Okej, więc po pierwsze tanuki to rodzaj zwierzęcia, które jest tak urocze jak pociąg z wagonami wypełnionymi króliczkami. Po drugie są one krzyżówką szopów i psów. A po trzecie mają największe jądra w królestwie zwierząt. Poważnie, Japończycy nie mogą przestać robić posągów tych małych kretynów w słomianych kapeluszach z jajami na wierzchu. Nie wierzysz? To zapauzuj ten filmik i natychmiast wpisz w Google tanuki testicles. Tylko nie zapomnij wrócić, okej? I zasubskrybuj kanał. Okej, więc tanuki wychodzi za lisicę i mają dziecko. Ale mają problemy ze znalezieniem jedzenia, ponieważ ich las jest prawie wybity w całości przez leśniczych, więc są bliscy śmierci głodowej. Ale w tym samym czasie tanuki mówi: mamy magiczne moce zmieniania kształtu. Człowieku, to takie wspaniałe być mitologicznym gównem. A na to lisica: jestem lisem, nie człowiekiem. Więc lis zamienia się w człowieka. Teraz jestem człowiekiem. A tanuki zamienia się w martwego tanuki. Lis niesie tanuki do miasta i mówi: hej chłopaki, kto chce kupić tanuki? A ludzie na to: dam ci 100 zł za tego psa. Sprzedane. Potem używa tych pieniędzy, aby kupić to na jedzenie, a w tym czasie tanuki ucieka z domu kolesia, który go kupił, i wraca do swojego domu. Ale jedno z najgorszych rzeczy w jedzeniu jest to, że zostaje zjedzone, a potem zamienia się w gówno. Więc w końcu muszą wymyślić plan, jak zdobyć więcej jedzenia. Więc tym razem tanuki zamienia się w chłopa. A lis zamienia się w martwego lisa i tanuki niesie tym razem lisa do miasta. Nagle dostaje przemyśleń. Wiesz, że jedną ze złych rzeczy z żoną jest to, że musisz się z nią dzielić jedzeniem. Więc może powiem kolesiowi, któremu sprzedaję moją żonę, że ona nadal żyje. I wtedy on ją zabije, a ja będę żył szczęśliwie z masą jedzenia. Więc robi tę straszną rzecz i facet zabija lisicę cegłą. I wtedy tanuki świętuje swoje nowe, odkryte kawalerskie życie i wraca do domu do swojego syna o 3 nad ranem. A dzieciak mówi: hej tato, co się stało z mamą? Cóż, cokolwiek to było, to zdecydowanie nie miało nic wspólnego z celowym doprowadzeniem jej do śmierci. A dzieciak na to: okej. Ale w miarę upływu dni dzieciak staje się coraz bardziej podejrzliwy. Dodatkowo tanuki jest wielkim kutasem i nie dzieli się z nim jedzeniem. I w końcu pewnego dnia dzieciak mówi: tato, wiesz, że mama nauczyła mnie wszystkich swoich magicznych sekretów zanim umarła? A tanuki na to: gówno prawda, udowodnij. A dzieciak na to: okej, może pójdziesz na most w lesie, a ja zamienię się w coś i spróbuję przejść przez most. A jeśli mnie rozpoznasz, wygrasz. Więc idzie na ten most w środku lasu i kilka minut później pojawia się jego syn. Ale jego syn nie przechodzi przez most. On po prostu odpoczywa na dalekim końcu mostu i czeka, aż jego ojciec się wkręci w pranka. Nadjeżdża lokalny król na swoim rydwanie. Nice prank, synu. Myślałeś, że nie rozpoznam ciebie w przybraniu króla? Tanuki podbiega i uderza go prosto w twarz. W sensie króla. A król na to: okej, dlaczego szopopraczo pies próbuje mnie zabić swoimi wielkimi jądrami? Strażniku, wierzę, że jesteś wyszkolony do zabijania dzikich zwierząt i ich kosmicznie wielkich genitaliów. A strażnik mu odpowiada: tak. I rzuca tanuki do rzeki, gdzie ten umiera. Po tym domyślam się, że dzieciak umiera z głodu, bo właśnie zabił swojego jedynego żywiciela rodziny, a teraz nie będzie miał nikogo do skamowania ludzi. Więc morał z tej historii jest taki, no właśnie, jaki. Piszcie i subskrybujcie. A jak masz pomysł na następną animację, pisz.